Trzech na czterech Polaków nie chce, żeby na Ukrainie pojawili się żołnierze z Nadwisły i innych państw NATO. Z kolei na taką formę wsparcia zgadza się co dziesiąty badany, wynika z najnowszego sondażu. Biorąc pod lupę preferencje polityczne, wśród zwolenników dwóch ugrupowań panuje niemal pełne przekonanie o tym, że Kijów nie powinien dostać takiego wsparcia. Od kilku tygodni w mediach przewija się temat wysłania wojsk sojuszniczych na odsiecz Kijowowi. Spekulacje mnożą się po głośnej wypowiedzi prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który pod koniec lutego stwierdził, że nie wyklucza takiego rozwiązania. Później w wywiadzie telewizyjnym podkreślał, że Zachód nie może pozwolić Rosji na zwycięstwo, a samo wyznaczanie sobie czerwonych linii już daje przewagę Moskwie. Większość przywódców i dyplomatów z dużym sceptycyzmem komentowało wypowiedzi francuskiego prezydenta. Zdaje się, że podobne nastroje panują w polskim społeczeństwie, które w zdecydowanej większości jest przeciwne wysyłaniu żołnierzy za wschodnią granicę. Z sondażu IBRIS przeprowadzonego na zlecenie Rzeczpospolitej wynika, że 74,8% respondentów nie chce, żeby na Ukrainie pojawili się przedstawiciele polskiej armii ani żadnego innego państwa NATO. Przeciwnego zdania jest 10,2% odpowiadających, a 15% nie potrafiło wyrazić opinii na ten temat. Najwięcej przeciwników jest wśród mężczyzn, 80%, osób po 40. roku życia, 87%, mieszkańców małych miast, 88%, czy osób ze średnim wykształceniem, 78%. Biorąc pod uwagę sympatie polityczne, najwięcej sceptyków tego rozwiązania jest po stronie wyborców, którzy w październiku oddali głosy na Konfederację i Trzecią Drogę. W badaniu 100% zwolenników tej pierwszej partii i 96% drugiej nie chce żołnierzy NATO na Ukrainie. Okazuje się, że respondenci biorą jednak pod uwagę pewną ingerencję militarną za wschodnią granicą. Mowa o możliwości zestrzeliwania rosyjskich pocisków zmierzających w kierunku Polski jeszcze na ukraińskim niebie. Z lutowego sondażu, a więc jeszcze przed trzecim naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosjan, aż 69,3% badanych zgadzało się na możliwość rozpoczęcia rozmów z Ukrainą i NATO w tej sprawie. Przeciwnych było 17,6%, a zdania nie miało 13,1%. W badaniu wykonanym przed kilkoma dniami przez United Surveys dla Dziennika Gazety Prawnej i RMF FM Polacy wyrazili opinię, jaką pomoc Warszawa powinna udzielić Kijowowi. 9,4% respondentów uważa, że Polska powinna udzielić pomocy militarnej, czyli wysłać wojsko na pomoc Ukrainie. 27,1% badanych jest zdania, że należy pozwolić obywatelom Polski na udział w walkach na ukraińskim froncie. Oznacza to wyraźny wzrost poparcia dla zaangażowania Polski w konflikt w Ukrainie względem poprzedniego sondażu. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.